Słuchajcie, w tym piątkowym cyklu staram się przybliżyć kulisy stosowania zarówno YouTube'a, jak i innych mediów społecznościowych i innych narzędzi do skalowania właśnie waszego biznesu po to, żeby prowadzić skuteczny i zrównoważony biznes online. I dzisiaj porozmawiamy trochę na temat YouTube'a versus Facebooka. Na której platformie warto promować swój biznes i w jaki sposób zrobić to efektywnie? Mamy dwie platformy do wyboru. Jedna to Facebook, czyli typowe social media, natomiast druga to YouTube. Jakie są wady i zalety jednej i drugiej platformy? O tym porozmawiamy dzisiaj. Słuchajcie, zarówno Facebook, jak i YouTube są potężnymi platformami, ale są one zupełnie różne i nawzajem specjalnie nie tolerują się. Dlatego jeżeli rozwijamy biznes, należałoby wziąć pod uwagę te najlepsze cechy obu z tych platform. Jeżeli chodzi o YouTube, zdecydowanie, jeżeli popatrzymy całościowo, bardzo dużo osób wyszukuje tam danych informacji, danych wiadomości, danych sposobów na to, żeby ułatwić sobie życie. I właśnie YouTube jest fantastyczną wyszukiwarką. Drugą na świecie zaraz po Google, zresztą YouTube należy do Google i faktycznie pod kątem wyszukiwania jest to rewelacyjne narzędzie. I działając z biznesem online na YouTubie, na początku algorytmy działają słabo, nie sprzyjają wam, dlatego że ten kanał jest nowy, on dopiero się rozwija. Ale jeżeli systematycznie wnosicie treści, dane treści na YouTube'a i publikujecie powiedzmy przynajmniej raz w tygodniu to, o czym mówiłem, to będziecie stopniowo wyszukiwani i te wyniki waszych filmów, w postaci waszych filmów będą wyszukiwane i będą szły wyżej. A jeżeli ktoś znajdzie wasz film, zainteresuje się waszą stroną, zainteresuje się może daną playlistą, którą można utworzyć w danym zakresie tematycznym, tak jak mówiłem, że mamy na przykład fitness i mamy odżywianie, wypoczynek i same ćwiczenia, prawda? Więc dzielicie tematykę na playlisty i właśnie dzięki temu tym narzędziom, czyli playlisty, wyszukiwanie warka i dane tematyczne, ale evergreen też content, czyli treści, które cały czas są aktualne, które nie giną w potoku innych treści. YouTube ma wielki potencjał, jeżeli chodzi o rozwój waszego biznesu. I wydawać by się na początku mogło, no dobrze, już tylu twórców funkcjonuje na YouTubie, już tyle jest wspaniałych filmów, które są realizowane, wysokobudżetowe filmy, ale nadal, słuchajcie, jest nisza i nawet w 2020 roku dla wielu osób może się wydawać, że już na YouTubie mamy wszystko. Słuchajcie, dobre treści, one się obronią. Te treści, które wnoszą wartość dla innych osób, które są wyszukiwane i sprawiają, że życie innych osób jest łatwiejsze, także nasze informacje i te doświadczenia, które zawieramy w filmach na YouTubie, one pomagają innym ludziom bardzo. Uważam, że warto to zrobić z tego względu, że dużą zaletą YouTube'a jest też fakt, że jeżeli publikujecie tę treść dzisiaj, ta treść jest dobra, to ona za 5 lat również będzie wyszukiwana i będzie służyła ludziom. Ja pamiętam, my mamy wiele takich filmów, które opublikowaliśmy dla zabawy z moją córką jeszcze 5-7 lat temu i one do dzisiaj są wyszukiwane najlepiej i są naprawdę wspaniałymi pozycjami, które mają czołowe punkty, jeżeli chodzi o popularność. A wydawałoby się, że te filmy zrobiliśmy zupełnie przez przypadek. Nikt ich nie będzie oglądał, bo przecież na ten temat już odpowiednie pozycje są opublikowane. I dalej, słuchajcie, jeżeli ktoś trafi na wasze pozycje i dojdzie do wniosku, że te filmy są dobre, wartościowe, zainteresuje się wami, zacznie czytać wasze bio i może mieć odniesienie do waszych produktów online lub do waszej strony, czy tego, co tworzycie, czy to są właśnie produkty online, czy inne rzeczy, które możecie oferować jako źródło do dodatkowego dochodu. Więc uważam, że YouTube jest fantastyczną formą budowania wartości, ale też budowania własnej marki osobistej. Jedną z najlepszych na równi, czy nawet dużo lepszą niż powiedzmy podcast, czy pisanie bloga w tej chwili w roku 2020. Pamiętajcie to, o czym wspominam, że mamy społeczeństwo, które jest społeczeństwem filmowym, łatwo konsumującym treści, a właśnie wideo jest jedną z najłatwiej
konsumowanych treści na rynku. Oczywiście YouTube ma też swoje ciemniejsze strony, między innymi fakt, że tam mamy tylko wideo, a jeżeli chodzi o wideo, i gdy mamy technologie, które łatwo się zmieniają, szybko się zmieniają, więc trudno jest skorygować takie wideo. Jeżeli piszecie bloga, możecie wejść do tego bloga i go edytować, czy to coś dodać. Natomiast jeżeli chodzi o film na YouTubie, można ewentualnie tylko komentarz wnieść swój lub odwołanie w linku do danej konkretnej treści. Więc patrząc na YouTube'a, ja uważam, że to jest jedno z najlepszych narzędzi i patrząc na mój biznes online, który prowadzę, to faktycznie YouTube najbardziej do tego się przyczynił do rozwoju tego biznesu online, bo faktycznie te moje epizody prowadzą do dalszych opracowań, które są bardziej kompleksowe i które dają ludziom większą wartość i prowadzą ich już od punktu A, czyli punktu startowego, już do punktu, gdzie dana osoba, dany użytkownik ma zakres wiedzy, który potrzebował i może daną funkcjonalność wykorzystać, czy dany proces przeprowadzić, czy daną korzyść odnieść i wchodzi na dużo wyższy poziom. Jeżeli chodzi o wady YouTube'a, możemy się czuć przytłoczeni też tym, że tam jest tak dużo treści, że są treści naprawdę na wysokim poziomie, treści bardzo wysokobudżetowe, do których my nie będziemy mieli nigdy, czy nie, raczej nie będziemy mieli dostępu do takich technologii jak, nie wiem, kamery RED, czy Arri Alexa, czy całe grupy montażowe, albo plan filmowy, prawda? Więc na pewno to jest wielką wadą YouTube'a, że będziemy narażeni na konkurencję. Natomiast zaletą jest to, że każdy może tworzyć i w obliczu YouTube'a nie ma słabszych i gorszych. Bo jeżeli dajesz dużą wartość innym ludziom, nawet w prostej formie, typu telefon komórkowy, mikrofon krawatowy, który zakupiłaś za 50 zł czy 60, jak mówiłem w ostatnim tym epizodzie, to ta wartość będzie doceniana i stopniowo zgromadzisz naprawdę fajne grono swoich użytkowników. No i teraz przejdźmy do Facebooka. Jak w takim razie ma się Facebook w stosunku do YouTube'a i czy on też pomaga budować biznes online? Na pierwszy rzut oka wydaje się, no dobra, stworzę produkt, zrobię kilka reklam, wykupię kilka reklam na Facebooku i będzie wszystko grało, wszystko się zgodzi, prawda, i będziemy mieli szybki efekt. Ale weź pod uwagę, że ten efekt będzie działał tylko w takiej skali, kiedy ty wykupujesz reklamy. Grupy facebookowe są świetne, uważam, że to jest jedna z największych zalet. Natomiast jeżeli chodzi o wadę Facebooka, to jest wyszukiwanie i ograniczony też zasięg. Facebook niemiłosiernie tnie zasięgi tylko dlatego, żeby zyskać pieniądze, wpływy z reklam. I tutaj trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że Facebook jest głównie maszynką do zarabiania pieniędzy poprzez reklamy, które de facto przeszkadzają na twojej tablicy czy na właśnie tak zwanym feedzie, na tym, co się dzieje. Kiepski jest pod kątem wyszukiwania. Jeżeli masz wyszukiwarkę, jest to dużo trudniejsze niż na YouTubie, gdzie faktycznie możesz fantastyczne treści wyszukiwać pod kątem atrakcyjności. Facebook nie ma tych tak dobrze rozwiniętych funkcjonalności. Oczywiście możesz w wyszukiwarce znaleźć na przykład grupy i uważam, że grupy facebookowe to jest największa siła. Największa siła to budowanie społeczności, czyli skupianie osób, które mają te same czy bardzo podobne zainteresowania. I dzięki temu jesteś w stanie poprzez albo utworzenie własnej grupy na Facebooku, albo poprzez dołączenie, także poznać osoby, które w tym danym biznesie czy w danym zakresie zainteresowanie są także zaangażowane mocno, prawda? Później można stworzyć wspólnie jakąś fuzję, jakąś razem działalność wspólną i to bardzo procentuje. Ja należę do kilku grup facebookowych i prowadzę też chyba dwie grupy facebookowe prowadzę, tak czynnie oczywiście. Faktycznie grupy uważam, że są jedną z najciekawszych form, jeżeli chodzi o publikację treści, także treści dla osób, które
które są zainteresowane. Oczywiście na grupach obowiązują też pewne systemy zachowań czy systemy wartości, savoir vivre, prawda? Nie należy reklamować nachalnie. Jeżeli reklamujesz, to poprzez content marketing, czyli poprzez dawanie wartości swoimi treściami bardziej niż poprzez wrzucanie swoich reklam, o czym też często mówię. Więc są tutaj wady i zalety tych dwóch platform. Natomiast dla osób, które myślą o własnym biznesie, ja uważam, że należy wykorzystać te mocne strony. Czyli po pierwsze, jeżeli chodzi o YouTube'a, to co mówiłem, możliwości wyszukiwania, możliwości tworzenia playlist i systematyczne wrzucanie kontentu, czyli treści, publikowanie co najmniej raz w tygodniu. Dzięki temu ten algorytm YouTube'a zaczynacie bardzo mocno promować i zaczynasz być widoczna. Twoje produkcje są coraz bardziej przydatne dla ludzi, a oni przekonują się do ciebie i na tej bazie jesteś w stanie zbudować naprawdę fajny, bardzo ciekawy biznes online. Wiele osób tak robi na całym świecie i w ten sposób zdobywa zaufanie ludzi, a następnie proponuje im wartości już bardziej kompleksowe, rozbudowane. Jeżeli chodzi o Facebooka, uważam, że to jest świetna sprawa do szybszego kontaktu. Nie polecałbym na pewno reklam, dlatego że po pierwsze one przeszkadzają innym, czyli to jest chłodny kontakt. Poprzez epizody na YouTube jesteś w stanie zbudować zaufanie i ten ciepły kontakt. Jeżeli chodzi o wątki na Facebooku, czyli twoje reklamy, no one są bardziej w formie przeszkadzania, tak jak telefon od sprzedawcy telefonicznego, telemarketera, który do ciebie dzwoni, przeszkadza ci w twoich codziennych czynnościach i zwykle skuteczność takich form reklamy to jest około 1%, więc jeżeli wyjdziemy na prostą, ja nie twierdzę, że to nie działa, bo dla wielu osób to działa na pewno, umiejętnie przeprowadzane kampanie na fejsie na pewno potrafią czynić cuda, ale jest to doraźne działanie, zwróć uwagę, w ten sposób możesz podbić swoje zasięgi czy wyniki w danym czasie, w danym krótkim terminie, ale nie jesteś w stanie organicznie zbudować poprzez Facebook Ads na przykład grona dużego. Zauważyłem, że też wiele osób na przykład robi tak, że promuje nie tyle swój produkt czy biznes, ale bardziej lead magnet, czyli formy przyciągnięcia w zamian za adres mailowy, czyli budują w ten sposób poprzez reklamę na Facebooku bazę swoją mailingową i to jest też forma budowania biznesu. Ona jest całkiem w porządku, dopóki działa. Jeżeli faktycznie jesteś w stanie zbudować dużą bazę mailową na bazie tej, na podstawie swoich reklam, dlaczego nie? Ale uważam, że jednak content, te treści wrzucane albo na swojego bloga, albo na YouTube'a działają zdecydowanie bardziej efektywnie, a poza tym nie kosztują cię też nic. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o publikację wideo, jeżeli masz swój fanpage, to dobrze jest zdublować to, co masz wrzucane na Facebooka, na YouTube'a, czyli te treści, te filmy, które wrzucasz na YouTube'a, jesteś w stanie zdublować, nie udostępniać jako link, jeżeli mówimy o twoim fanpage'u, tylko wrzucać je osobno, jako osobne filmy na Facebook. I dwa te systemy uważam są świetne do tego, żeby rozwijać swój biznes trochę w inny sposób. Na pewno YouTube ma przewagę taką, że jest tym evergreenem, czyli te treści są cały czas w obiegu. Na pewno jest w stanie ci więcej, bardziej wypromować bez płacenia za to. Nie wiadomo, jak będzie podążała taktyka YouTube'a, dlatego że tam też zmieniają się te obyczaje i zmieniają się też te warunki. Jak widzisz, coraz częściej są na przykład propozycje tego, żeby kupić bez reklam dostęp do YouTube'a lub też abonament dla dzieci, czy inny tematyczny abonament, jak na przykład muzykę, albo właśnie możliwość odsłuchu bez włączonego ekranu, aktywnego ekranu twojego smartfona. Więc to się na pewno zmienia, ale na dzisiaj chciałem powiedzieć, że warto, jeżeli jeszcze nie masz swojego profilu czy swojej grupy na Facebooku, jeżeli nie masz swojego konta na YouTube, to jest najwyższy czas, żeby założyć, bo wystarczy telefon komórkowy i wystarczą nawet słuchawki z mikrofonem, żeby rozpocząć swój kanał, wykorzystując światło dzienne, jak pokazywałem to w poprzednim epizodzie. Na dzisiaj dziękuję ci bardzo serdecznie, pozdrawiam, no i cóż, życzę przede wszystkim wszystkiego dobrego i powodzenia. W kolejnym epizodzie powiem trochę więcej, ale postaram się co piątek
właśnie dzielić tymi doświadczeniami, przekazywać trochę tych informacji, które z czasem nabyłem i zbudowałem te zasięgi i zbudowałem tę formę dochodu pasywnego, jaki dzisiaj już mam i który pozwala mi na przykład na to, żeby nagrywać takie filmy dla Ciebie. Dzięki serdeczne za uwagę. No i cóż, widzimy się w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia. Cześć.